Traderzy walutowi często spoglądają na euro-funta jako na parę, która tworzy wiele ciekawych okazji spekulacyjnych, ze względu też chociażby na swoją zmienność. No, prawda jest taka, że ostatnie lata, zwłaszcza tematyka Brexitu, faktycznie powodowała, że na eurofuncie wiele się działo. Natomiast oczywiście w ostatnim czasie głównym tematem w świecie mediów, w świecie gospodarki jest oczywiście kwestia pandemii COVID-19 oraz też recesji z tego wynikającej. Natomiast musimy o tym pamiętać, że jesteśmy także w połowie szczególnego roku, który ma się zakończyć określoną umową między strefą euro a między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Więc to, jak będzie kształtowała się ta sytuacja i jak to oczywiście może wpłynąć na zachowanie wspomnianej na samym początku pary euro-funt, o tym będę rozmawiał z Maciejem Przygórzewskim, główny ekspert walutowy walutomat.pl. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam. Ja bym tylko od razu sprostował jedną rzecz, bo teoretycznie oczywiście negocjacje brexitowe muszą zakończyć się do końca tego roku, bo taki jest termin, wtedy wygasają pewne traktaty, które wiążą Wielką Brytanię z Unią Europejską, natomiast ostatnie wypowiedzi Borisa Johnsona, które wskazują, że nie ma podstaw, żeby nie skończyć tych negocjacji do końca lipca i że nie będą pośród czas dodatkowy, są tutaj dość dużym zaskoczeniem dla analityków, ponieważ wszyscy spodziewali się, że tak jak właśnie było wspomniane tutaj na początku, że z powodu pandemii COVID-19 pewne rzeczy się po prostu poprzesuwają, natomiast wygląda na to, że po stronie Wielkiej Brytanii jest bardzo duża determinacja, żeby dopiąć ten projekt do końca, zakończyć go w taki lub inny sposób, ale żeby mieć to za sobą i tutaj ten termin lipcowy budzi dość duże emocje na rynkach, szczególnie, że dopiero pod koniec czerwca pojawi się pierwsza runda negocjacji bezpośrednich, bo na razie negocjacje odbywają się za pomocą wideokonferencji, które wiadomo, że są bardziej oficjalne, są nagrywane, pewne rzeczy się tam po prostu nie mogą wydarzyć, w związku z czym tego typu negocjacje na wideokonferencji one są po prostu mniej wydajne i tam jest trudniej dojść do pewnych kompromisów. W związku z czym to jest taki dość ważny jakby tutaj element, który może w pewien sposób rzutować na eurofunta, jeżeli ten scenariusz będzie oczywiście realizowany. Ale faktycznie sądzi pan, że zgodnie z tym, co powiedział Boris Johnson, istnieje realna szansa, żeby te negocjacje w tak szybkim tempie zostały zakończone? Ja mam wrażenie, że dla Borisa Johnsona pewnym takim punktem głównym zainteresowania jest przejście do historii. I Boris Johnson chce przejść do historii jako premier, który wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. I podejrzewam, że on jest skłonny poświęcić dużo rzeczy, byle dopiąć tego celu. W związku z czym zwróćmy uwagę, że od momentu, że tak naprawdę całe negocjacje brexitowe nabrały tempa w momencie, kiedy Boris Johnson został premierem, był znacznie większy nacisk, znacznie dalej szły kompromisy rządu w momencie, kiedy Boris Johnson przejął tą funkcję i teraz również nie zdziwiłbym się, gdyby Boris Johnson tylko po to, żeby odhaczyć w pewien sposób z listy najważniejsze zadanie, które ma jako szef rządu, po prostu pójdzie na ustępstwa, na które być może na przykład jego poprzednicy, a szczególnie Theresa May, po prostu nigdy nie poszli. Natomiast tutaj jest bardzo istotny cel, który w pewnym sensie uświęca środki. A jakie kompromisy ma pan przykładowo oczywiście na myśli, mówiąc takie, które na przykład Theresa May nigdy nie poszła? Ja sądzę, że tutaj bo cała ta sprawa rozbija się o kilka bardzo ważnych rzeczy, natomiast jest jeden element, który jest może trochę mniej gospodarczy, w związku z czym z punktu widzenia rynków walutowych jest mniej istotny, to jest kwestia granicy lądowej między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. I tutaj to był temat, którego Theresa May bardzo mocno broniła swego czasu, to była taka bardzo duża kość niezgody, a mam wrażenie, że ekipa Borisa Johnsona jest skłonna iść na znacznie więcej ustępstw w ramach kontrol granicznych, które się tam mają odbywać, bo w sumie tak naprawdę, umówmy się, to nie jest jakiś przesadnie długi odcinek graniczny. Najprawdopodobniej Boris Johnson wierzy, że nawet jeżeli się zgodzi na pewne ustępstwa, to z czasem jednak pragmatyzm wygra i ta granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandii i tak zostanie zniesiona, ponieważ te organizmy gospodarcze są na tak bardzo zbliżonym poziomie rozwoju, że idea prowadzenia kontrol granicznych w takim miejscu jest relatywnie żadna. To nie jest wschodnia granica Unii Europejskiej, gdzie jest dość duża jednak dysproporcja między poziomem rozwoju gospodarczego i faktycznie uszczelnianie tamtej granicy ma większy sens ekonomiczny, chodzi o przepływ czy to ludzi, czy towarów. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić jakiś gwałtowny przepływ nielegalnych imigrantów między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, w związku z czym to jest jedna taka rzecz. Natomiast wydaje mi się, że tutaj główne sprawy, o które się będzie rozbijać w negocjacjach, to w pozorom nie będzie taki właśnie pragmatyzm typu umowa o wolnym handlu, czy to będzie przepływ siły roboczej, jakieś wzajemne gwarancje pracowników, tylko właśnie bardzo dużo w tych negocjacjach będzie zależało od symboli, a jednym z takich symboli jest właśnie ta granica i mam wrażenie, że to tego typu tematy w pewnym momencie będą podnosić atmosferę negocjacji, co z punktu widzenia tej takiej analizy, takiej bardzo, że tak powiem, technicznej, wskaźnikowej, będzie dość mocno dziwne, ponieważ znacznie łatwiej będzie rozwiązać realnie ciężkie kwestie gospodarcze, a na końcu na pewnych symbolach to się po prostu będzie przedłużać. Natomiast ten termin lipcowy, czy on jest realny? On jest bardzo trudny, natomiast przy pewnej determinacji on jest oczywiście możliwy do dowiezienia. Natomiast no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby skoro te spotkania face to face się zaczynały na początku czerwca, żeby to nie było takie trochę dowożenie tego terminu na wariackich papierach, że na końcu po prostu będzie bardzo duże zagęszczenie tych spotkań. Po prostu jest też takie zawsze ryzyko, że po prostu jedna czy druga strona będzie bardzo chciała obciążyć oponenta, bo trochę tak w tych negocjacjach to wygląda, że nie są partnerzy, tylko oponenci i będą chcieli po prostu sabotować na koszt drugiej strony te negocjacje, czego oczywiście nie można wykluczyć. Natomiast kalendarz wyborczy sprzyja temu scenariuszowi, bo nic się jakby takiego większego nie zbliża. Patrząc na eurofunta, jak wspomniałem na samym początku rozmowy, jest to para, która cieszy się dużym zainteresowaniem spekulantów i również jakby okazuje pewną zwiększoną zmienność. W ostatnim czasie mamy pewną konsolidację na eurofuncie. Myśli pan, że jest to cisza przed burzą, czy raczej pokazuje, że jesteśmy na drodze jakby takich spokojnych negocjacji, gdzie jakby nic nie powinno zaburzyć tego toru? Znaczy jakby na eurofuncie w ogóle w ciągu ostatnich 3 miesięcy się bardzo dużo ciekawie dzieje, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną taką bardzo specyficzną rzecz. Był taki moment po tych takich zawirowaniach marcowych oczywiście, tam na eurofuncie był skok w górę, gdzie funt gwałtownie oddał wartość względem euro, po czym jeszcze w marcu było odbicie, to było takie odbicie, którego na Europie na przykład nie było prawie w ogóle widać. Natomiast w maju, kiedy sytuacja na rynkach zaczęła się uspokajać, giełdy zaczęły wracać do normy, ropa naftowa zaczęła wracać do poziomów, przy których jej wydobycie jest ekonomicznie opłacalne w większości regionów świata, to było widać dość mocne umocnienie się złotego, który właśnie z tych okolic tam 4,50 kilka wracał w okolice 4,40 kilka, na których się w tej chwili znajdujemy. Natomiast w tym samym czasie funt oddawał wartość względem euro. W związku z czym to był taki to była taka dość duża rozbieżność, ponieważ bardzo często jest tak, że szczególnie w tych trendach długookresowych, że jeżeli złoty zyskuje względem walut, to zyskuje względem całego koszyka, natomiast tutaj funt oddawał i to wynikało właśnie z tego ruchu na euro-GBP, gdzie inwestorzy znacznie przychylniej patrzyli na perspektywy euro, a z dość dużym dystansem odnosili się do perspektyw funtowych. Ten funt jest w takim trendzie spadkowym względem euro. I wydaje mi się, że są duże szanse, że on się po prostu w tym trendzie utrzyma. W tej chwili on się znajduje blisko tej takiej ważnej granicy dla tej pary walutowej, czyli że jedno euro kosztuje 0,9 funta. Natomiast nie ma jakby żadnych podstaw, żeby ten poziom nie był przekroczony, co widzimy w wyraźny sposób, co widzieliśmy chociażby w marcu, gdzie trzeba było dołożyć jeszcze kilka pensów do tego jednego euro. Ostatnimi czasy ciężko jest mówić o jakiejś sile na rynku walutowym. Bardziej możemy mówić, że określone waluty są słabsze względem drugich. Natomiast jak patrzymy na właśnie te dwa regiony gospodarcze, strefa euro oraz Zjednoczone Królestwo, mimo wszystko jakby funt może uchodzić za nieco słabszy, ze względu chociażby na sytuację związaną z Brexitem, również też oczywiście problemy wszystkich gospodarek, które pojawiają się w związku z pandemią koronawirusa. Natomiast powstaje pytanie, czy aby na pewno w tym całym zestawieniu to faktycznie na euro można patrzeć jako na tą silniejszą walutę, tym bardziej, że ma określone problemy, które jakby non-stop, można powiedzieć w pewien sposób, wracają cały czas na tutaj po prostu dają sobie znać traderom. Znaczy ja bym tutaj się trochę odwołał może do wypowiedzi, która padła po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, bo tam był taki bardzo duży paragraf w tym komunikacie po posiedzeniu, na który dużo analityków zwracało uwagę, że polski złoty jest zbyt silny. Ja mam wrażenie, że wiele państw w tej chwili dąży do tego, żeby możliwie osłabić swoją walutę i Brytyjczycy są w tym relatywnie bardzo skuteczni. Ponieważ te dane z Wielkiej Brytanii, okej, mamy kwartalny spadek wzrostu gospodarczego, ale to się jakby tam nie dzieje się nic szczególnego, co by się nie działo w innych krajach. W piątek sobie zobaczymy dane o sprzedaży detalicznej, tam jest bardzo słaba prognoza. Natomiast już dzisiaj zobaczymy komunikat po posiedzeniu Banku Anglii, w związku z czym może on nam da jakieś wskazówki, co nam się będzie działo. Natomiast wiele państw jest bardzo zainteresowanych osłabianiem swojej waluty, ponieważ im słabszego mamy funta względem euro, tym lepiej to wpływa dla Wielkiej Brytanii na wymianę handlową między Europą kontynentalną a wyspami. Ponieważ jeżeli funt słabnie, towary brytyjskie są znacznie bardziej cenowo konkurencyjne na kontynencie, natomiast Brytyjczykom nie opłaca się przechodzić na towary importowane, bo są one po prostu relatywnie droższe, w związku z czym ja bardzo wątpię, żeby Wielka Brytania była zainteresowana bronieniem wartości funta, szczególnie w tej chwili w okolicach Brexitu, bo umówmy się, po Brexicie Boris Johnson będzie w pewnym sensie rozliczany ze skutków gospodarczych tej decyzji. W związku z czym z jego perspektywy najlepiej jest osłabić walutę wcześniej, żeby ona nie słabła po samym opuszczeniu Wielkiej Brytanii, bo będzie informacja, Boris Johnson zrujnował nasze portfele w wyniku opuszczenia Unii Europejskiej i to jest bardzo negatywny sygnał dla niego, a z drugiej strony, jeżeli w tej chwili będzie usilnie trzymał wartość funta kosztem wskaźników makroekonomicznych, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, rynku pracy czy wzrostu gospodarczego, no to to w tym momencie odbije po Brexicie. W związku z czym on też jest zainteresowany, żeby kosztem tego funta trochę podtrzymać te wskaźniki, żeby one jeszcze po wyjściu z Unii Europejskiej wyglądały przyzwoicie, żeby nie było takiego rozliczenia z historią, okej, Boris Johnson był tym premierem, który historycznie wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, natomiast doprowadził ją do katastrofy gospodarczej. I sądzę, że tutaj też decyzje Banku Anglii będą wspierać go w tego typu działalności i Bank Anglii wątpię, żeby zrobił cokolwiek, żeby umacniać funta. Raczej będzie zwiększał programy luzowania ilościowego, żeby wpuścić jeszcze więcej pieniądza na rynek, jeszcze więcej tego funta, no bo jeżeli ten funt trafi na rynek, on będzie sprzedawany za inne waluty, bo te perspektywy inwestycyjne w Wielkiej Brytanii są jakie są i tam jakby pewnych ilości pieniędzy już nie można zainwestować, a skoro będzie sprzedawany, to po prostu będą osłabiali funta. I tu jest trochę taka gra, gdzie kto, że tak powiem, w obliczu pewnej oczywiście etykiety jest w stanie mocniej obniżyć wartość swojej waluty. Jak widać, Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu też chciała iść w tą stronę. Tak jak pan wspomniał, już w dniu dzisiejszym, za kilka godzin poznamy dokładnie decyzję Banku Anglii. Ja osobiście, tak jak zresztą też wielu analityków, nie spodziewam się, żeby ze stopą procentową w jakikolwiek sposób Bank Anglii nas zaskoczył. Oczywiście za kilka godzin może się okazać, że rynek zweryfikował moje słowa, natomiast bardziej mnie zastanawia kwestia właśnie luzowania ilościowego, o którym pan zresztą też wspomniał. Czy sądzi pan, że w najbliższym czasie, czy też właśnie tutaj Bank Anglii może bardzo mocno skupić się na tej kwestii i możemy właśnie tutaj zaobserwować jakby kolejny plan zwiększania tego programu? Znaczy, ja najpierw się może odwołam do tych stóp procentowych. Bank Anglii jest o tyle dobrym bankiem, że w przypadku prognoz Banku Anglii prognozuje się nie tylko całą decyzję, ale decyzję poszczególnych członków. I analitycy są zgodni co do wszystkich 9 członków mających prawo głosu, że oni będą głosowali za utrzymaniem stóp procentowych, w związku z czym tutaj musiałoby się zdarzyć coś naprawdę dziwnego, żebyśmy o tej godzinie 13 zobaczyli jakąś istotną zmianę stóp procentowych. Natomiast w kwestii luzowania to jest trochę to, o czym rozmawiałem wcześniej, czyli Bank Anglii będzie raczej wspierał Borisa Johnsona, zaleje rynek pieniędzmi, żeby po prostu najbliższe kilka kwartałów przetrzymać jeszcze z w miarę przyzwoitymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Tam będzie trochę druku pieniądza, to kiedyś trzeba będzie jakoś unormować, znaczy kiedy trzeba będzie, powinno się, bo na przykład praktyka pokazała, że normowanie po tych dużych programach skupów w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej wcale nie nastąpiło. Były lekkie redukcje tych sum bilansowych, natomiast tam wcale nie spłacano tych pieniędzy, w związku z czym już nawet nie trzeba będzie tego spłacać. Natomiast to będzie trochę taki zalew pieniędzy, moim zdaniem, czy to na tym posiedzeniu, czy na kolejnym, które trafi na rynek. Te pieniądze poprawią sytuację brytyjskiego sektora bankowego, który jakby mimo kryzysu w tym momencie poprawi swoje wskaźniki płynnościowe i pozwoli utrzymać Londynowi to centrum, bycie takiego statusu centrum finansowego, ale również po prostu jakby pojawianie się taniego pieniądza na rynku spowoduje, że kredyt będzie tańszy i przedsiębiorstwa brytyjskie jakby lepiej będą znosić tą samą sytuację, która będzie miała miejsce, dodatkowo prawdopodobnie osłabi to walutę. Tam są jakby same takie krótkoterminowe korzyści, a wydaje mi się, że jeżeli Brytyjczycy będą grać do jednej bramki, no to powinni jakby w ten sposób skoordynować swoje działania. Mhm. Czyli tak jakby podsumowując pana wypowiedź, raczej eurofunt powinien iść w górę. Tak, ja spodziewam się, zresztą jak sobie zobaczymy wykres taki trochę w dłuższym terminie, miesiąc, dwa, trzy miesiące, to tam widać wyraźnie, że ta para sobie takimi spokojnymi ruchami, ale ona jednak idzie lekko w górę. Natomiast to też zawsze jest pytanie w przypadku takich ruchów, w którym momencie nastąpi taka sytuacja, że ten fund będzie już na tyle tani, że nagle duzi inwestorzy postanowią dokonać dużych zakupów w Wielkiej Brytanii, widząc po prostu, że fund jest zbyt tani względem tego, co się dzieje. Jeżeli będziemy świadkami tego typu decyzji, to w tym momencie jakaś bardzo szybka korekta może zjeść nam większość tego ruchu, który jest. Natomiast jeżeli nie dojdzie do jakiegoś takiego gwałtownego przesilenia u któregoś z bardzo dużych gracza, to ja bym się spodziewał jednak właśnie tego, co tu było wspomniane, czyli takiego ruchu, który w długim terminie będzie działał na korzyść wartości euro względem funta. Bo wcale nie na korzyść, no bo jak już ustaliliśmy, to wcale nie musi być korzystne dla systemu gospodarczego. To jeszcze na sam koniec chciałem zadać pytanie, które może oczywiście trochę wykraczać poza zakres tematyczny nasz dzisiejszy. Natomiast spodziewa się pan, że wraz jakby z zakończeniem tych negocjacji możemy zaobserwować z powrotem jakby dążenia chociażby Szkotów przykładowo do oderwania się z Zjednoczonego Królestwa, tym bardziej, że pamiętajmy, że Szkocja jednak czuje się, jak widać, znacznie bardziej związana z Unią Europejską niż chociażby Anglia, czy też Wielka Brytania jako całość. Znaczy, no, ten temat na pewno będzie wracał, umówmy się, Szkoci używali tych samych haseł w swoim referendum niepodległościowym, których potem Wielka Brytania użyła w referendum brexitowym, w związku z czym tak naprawdę w tej chwili Brytyjczycy muszą albo przyznać, ok, kłamaliśmy w referendum brexitowym i tak naprawdę opowiadaliśmy bzdury, ale się udało, natomiast Szkotom już tak nie wolno i to jest trochę taka sytuacja, gdzie tam będzie musiał powstać jakiś kompromis. W Wielkiej Brytanii nie do końca lubią głosować do skutku, jak to ma miejsce w niektórych innych krajach. Natomiast obawiam się, że tak duża zmiana zasad gry, jak wyjście z Unii Europejskiej, otworzy Szkotom drogę do kolejnego referendum. A patrząc na takie wstępne sondaże, które oczywiście bez kampanii referendalnej, bez innych rzeczy nie są jakieś super wiarygodne, Szkoci mają bardzo duże szanse, żeby w tego typu referendum uzyskać czy to niepodległość, zupełną autonomię, czy dalej posunąć swoje jakby te takie autonomiczne uprawnienia, które mają. No i to będzie na pewno duży cios dla funta, ponieważ Szkocja jest istotną częścią gospodarki brytyjskiej, a jest zawsze ryzyko, że po tego typu rozdziale, jeżeli do niego oczywiście by doszło zupełnie, no to oba państwa mogą nie chcieć utrzymywać tej samej waluty. Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za komentarz oraz analizę. Moim i państwa gościem był Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy walutomat.pl. Dziękuję bardzo.